Niepisana granica oddzielająca dwa zupełnie różne światy? Tak, mowa o linii Wallace'a, która jest biogeograficzną granicą pomiędzy Azją kontynentalną a Australią. Została ona wyznaczona w 1859 roku przez brytyjskiego przyrodnika Alfreda Russella Wallace'a po dogłębnej analizie występującej na tych terenach fauny i flory. Badania wykazały, że na skutek oddzielenia tych obszarów przez zjawiska geologiczne doszło do rozwoju unikalnych gatunków zwierząt i roślin po obu stronach linii. Wallace zauważył znaczną różnicę pomiędzy fauną i florą wyspy zachodniej części archipelagu malajskiego, w tym Sumatry, Jawy i Borneo, a wschodnią, w tym Bali, Lombok i Celebes. Jego badania wykazały, że zwierzęta i rośliny z zachodniej części są bardziej podobne do tych występujących w Azji kontynentalnej, podczas gdy te ze wschodniej części przypominają te z Australii i Oceanii. Linia Wallace'a wynosi około 3500 km, czyli trochę więcej niż odległość w linii prostej pomiędzy Wilnem a Lizboną. Rozciąga się ona od zachodnich wysp Indonezji, takich jak Bali i Lombok, na wschód od wschodnich wysp Małych Antylii Zachodnich w pobliżu Nowej Gwinei. Przebiega między wyspami Borneo i Celebes oraz między Bali i Lombok. Chociaż odległość między tymi ostatnimi jest uderzająco mała, wynosi jedynie 35 km. Kontrast pomiędzy gatunkami obecnymi na każdej z nich jest ogromny. Sama granica jest strefą przejściową, w której fauna i flora są mieszanką gatunków zarówno azjatyckich, jak i australijskich. Miejsce to jest ważnym punktem odniesienia w dziedzinie biogeografii i stanowi jedno z kluczowych odkryć w zrozumieniu różnorodności biologicznej Azji Południowo-Wschodniej i Australii. Zróżnicowanie przyrodnicze na tym terenie jest wynikiem geologicznych zmian klimatycznych i zmian poziomu morza, które oddzielały te obszary przez wieki. Podróż Alfreda Russella Wallace'a po archipelagu malajskim miała na celu obserwację przyrody, zgromadzenie dowodów na rzecz teorii ewolucji i zbadanie geograficznego rozprzestrzeniania się gatunków. Jego prace i odkrycia miały ogromny wpływ na rozwój biologii i teorii ewolucji, ugruntowując jego miejsce jako jednego z najważniejszych badaczy w historii nauki. Alfred Russell Wallace był brytyjskim przyrodnikiem, badaczem i podróżnikiem, który w XIX wieku odbył ważną podróż po archipelagu malajskim. Wallace interesował się różnorodnością przyrody oraz ewolucją gatunków. W trakcie podróży zbierał liczne próbki roślin, zwierząt i skamieniałości, które następnie zostały poddane dokładnym badaniom. Zgromadził ogromną ilość informacji dotyczących flory i fauny na tamtejszym terenie, a badania nad nimi przyczyniły się do opisania wielu nowych gatunków, w tym setek gatunków ptaków i motyli. Jego prace stanowiły istotny wkład w rozwój zoologii i botaniki regionu. Podczas podróży Wallace zauważył, że istnieje wyraźna granica między gatunkami zwierząt i roślin Azji Południowo-Wschodniej a Australii. Ta granica, znana dzisiaj jako linia Wallace'a, oddziela dwa regiony o odmiennych charakterystykach przyrodniczych. Obecność tej linii zapoczątkowała badanie nad geograficznym rozprzestrzenianiem się gatunków i pomogła zrozumieć wpływ geografii na ewolucję organizmów. To pojęcie stało się ważne dla zrozumienia zależności między środowiskiem a występowaniem organizmów oraz wpłynęło na rozwój biogeografii. Wallace był jednym z głównych współtwórców teorii ewolucji wraz z Darwinem. Podczas podróży po archipelagu malajskim zbierał dowody na rzecz tej teorii, obserwując podobieństwa i zróżnicowanie między organizmami na różnych wyspach. Jego prace przyczyniły się do potwierdzenia istnienia procesów ewolucyjnych i pomogły w rozwinięciu teorii selekcji naturalnej. Jego korespondencja i współpraca z Charlesem Darwinem przyczyniły się do opublikowania słynnego artykułu z 1858 roku, w którym przedstawili oni swoje poglądy na temat ewolucji. Chociaż teorię ewolucji kojarzymy zazwyczaj wyłącznie z Darwinem, to w dużej mierze dzięki Wallace'owi zyskała ona na znaczeniu i została powszechnie zaakceptowana. Linia Wallace'a to hipotetyczna granica biogeograficzna zaproponowana przez brytyjskiego przyrodnika Alfreda Russella Wallace'a w połowie XIX wieku. Linia ta oddziela dwie główne strefy zoogeograficzne – Azję i Australię. Nazwa, jak nie trudno się domyślić, pochodzi od nazwiska Wallace'a, który był jednym z głównych uczestników badania biogeografii i był jednym z ojców nowoczesnej teorii ewolucji. Przebiega ona przez cieśninę Makassar między Borneo a Celebes, obecnie znane jako Sulawesi, oraz oddziela Bali i Lombok. Jest to granica pomiędzy dwoma głównymi obszarami fauny, które różnią się znacznie pod względem składu gatunkowego. Na zachodniej stronie linii dominuje fauna azjatycka, podczas gdy na wschodniej stronie występuje fauna australijska. Znaczenie i interpretacja linii Wallace'a wynikają z faktu, że oddziela ona dwa obszary, które mają odmienne pochodzenie geologiczne i ewolucyjne. Linia ta przypuszczalnie powstała w wyniku ruchów tektonicznych i zmian klimatycznych w przeszłości, które wpłynęły na migrację zwierząt i roślin. Stanowi ona barierę dla wielu gatunków, które nie mogą przekroczyć cieśniny Makassar i dotrzeć z jednego obszaru na drugi. Ma ona kluczowe znaczenie dla zrozumienia dystrybucji gatunków i procesów ewolucyjnych. Wskazuje na to, że geografia i środowisko naturalne mają istotny wpływ na rozmieszczenie organizmów i różnorodność biologiczną. Linia Wallace'a jest jednym z przykładów biogeograficznych granic,
które pomagają zidentyfikować unikalne ekosystemy i obszary endemizmu. Ponadto, linia Wallace'a była inspiracją dla innych naukowców, badających podobne granice biogeograficzne na całym świecie. Podobne linie, np. linia Leyla, również oddziela różne strefy geograficzne. Warto dodać, że linia Wallace'a nie jest statyczną granicą, a raczej strefą przejściową, gdzie niektóre gatunki mogą występować po obu stronach. Jednak ogólna różnorodność biologiczna i skład gatunkowy znacznie różni się po obu stronach. Przyroda na zachód od Wallace Line jest niezwykle różnorodna i stanowi siedlisko wielu unikalnych gatunków. Znajdują się tam wyspy Indonezji, takie jak Bali, Lombok, Jawa, Sumatra czy Borneo. Obszar ten obejmuje wiele różnych ekosystemów, takich jak lasy tropikalne deszczowe, lasy namorzynowe, lasy równikowe, sawanny, góry, wybrzeża i rafy koralowe. A przyroda jest zróżnicowana i obfituje w wiele unikalnych gatunków roślin i zwierząt. W tej części występuje wiele gatunków endemicznych, czyli takich, które występują tylko na określonym obszarze. Na przykład na Borneo można spotkać orangutany, nosorożce sundajskie, słonie borneańskie, gibony, makaki. W lasach deszczowych tych wysp można znaleźć różnorodne ptaki, w tym rajskie ptaki, a także wiele gatunków gadów, płazów i owadów. Natomiast w przybrzeżnych wodach znajdują się rafy koralowe, które są domem dla wielu gatunków ryb i innych organizmów morskich. Obszar ten jest również znany z ogromnej różnorodności roślin. Szacuje się, że na samym Borneo, które jest wyspą, występuje około 15 do 20 tysięcy gatunków roślin. Dla porównania, na terenie całej Europy znajduje się w tym przypadku zaledwie około 12 tysięcy gatunków krzewów i drzew. Występuje tam klimat tropikalny, z wysokimi temperaturami i wysoką wilgotnością przez większość roku. W lasach tropikalnych można znaleźć drzewa o ogromnych rozmiarach, takie jak dipterokarpy, sandałowce, drzewa figowe i wiele innych. Liczne gatunki storczyków, bambusów, palm i paproci również występują w tej części świata. Region ten ma również bogate zasoby naturalne, takie jak złoża ropy naftowe, gazu ziemnego i minerałów, które wpływają na rozwój przemysłu wydobywczego. Z kolei na wschód od Wallace Line znajduje się obszar, który obejmuje głównie wyspy malajskie, Nową Gwineę, archipelag Bismarka oraz wyspy Salomona. Tamtejsza przyroda znacznie różni się od tej za zachodnią granicą. Obecność wielu unikalnych gatunków i ekosystemów jest owocem odizolowania geograficznego i ewolucji na tych obszarach przez tysiące lat. Australazja jest domem dla wielu unikalnych gatunków zwierząt, w tym koali, torbaczy drapieżnych i kangurów. Czy wiedzieliście, że na terenie Australii żyje ponad 60 milionów kangurów, czyli ponad dwa razy więcej niż ludzi? Inne charakterystyczne zwierzęta to emu, krokodyle słonowodne, dziobaki, nietoperze i różne gatunki ptaków. Występują tam również gatunki endemiczne, głównie wśród torbaczy i ptaków. W wodach na południe od Wallace Line można spotkać unikalne gatunki ssaków morskich, takich jak diugonie, rekiny wielorybie, wieloryby, orki i foki. Jest to też miejsce wielu spektakularnych raf koralowych, takich jak Wielka Rafa Koralowa, która jest największym systemem raf koralowych na świecie. Ponad 346 tysięcy km kwadratowych, czyli prawie tyle, ile zajmuje terytorium Niemiec. Rafy te są siedliskiem bogatego i zróżnicowanego ekosystemu morskiego. Na ten moment, na tamtejszym terenie sklasyfikowano 600 tysięcy gatunków zwierząt. W lasach deszczowych spotyka się tam ogromne drzewa, pnącza, epifity i wiele gatunków roślin naziemnych. Występują również liczne gatunki storczykowatych, paproci, palm i drzew z rodzaju figowców. Teren sawan to obszar trawiasty z rozproszonymi drzewami. Roślinność jest tam dopasowana do występujących tam okresowych pożarów. Na całym terenie Australii i okolicznych wyspach można spotkać unikalne gatunki roślin, takie jak eukaliptusy, akacje, banksy i waratachy. Nie da się ukryć, że przyroda na wschód od Wallace Line różni się od tej na zachodzie, gdzie dominuje azjatycka flora i fauna. Istnieją dwa główne czynniki, które przyczyniły się do różnic między ekosystemami po obu stronach. Pierwszym jest izolacja geograficzna. Linia Wallace'a jest wynikiem oddzielenia kontynentalnego obszaru Azji od archipelagów Oceanii przez wody oceanu. W ten sposób migracja organizmów między tymi obszarami jest ograniczona, co sprawia, że na obu stronach linii rozwijają się unikalne linie ewolucyjne. Drugim aspektem jest historia ewolucyjna. Izolacja geograficzna przez długi okres czasu doprowadziła do oddzielnego rozwoju organizmów. Różnica w warunkach środowiskowych, takich jak klimat, gleba i dostępność zasobów, a także różne czynniki ewolucyjne, czyli dobór naturalny, mutacje genetyczne i dryf genetyczny, wpłynęły na rozwój różnych ekosystemów, gatunków i poszczególnych cech adaptacyjnych. Linia Wallace'a stanowi istotne rozgraniczenie dla flory i fauny, gdzie różne procesy geologiczne i paleoklimatyczne doprowadziły do odseparowania tych dwóch obszarów i ewolucji unikalnych gatunków po obu stronach. Jest to również jedna z wielu granic biogeograficznych na świecie, które podkreśla znaczenie geografii i środowiska naturalnego w kształtowaniu życia na Ziemi.
Różnice po obu stronach linii Wallace'a są wyraźne i dotyczą różnorodności biologicznej. Na zachodniej stronie linii, w Azji kontynentalnej i archipelagu sundajskim, dominują zwierzęta i rośliny pochodzenia azjatyckiego. Występują tam takie gatunki jak tygrysy, słonie, orangutany, nosorożce i makaki. Roślinność jest zróżnicowana, bogata w gatunki roślin charakterystyczne dla Azji, takie jak figowce, bambusy i palmy. Natomiast na wschodniej stronie linii Wallace'a, w archipelagu Moluki i Nowej Gwinei, dominują gatunki charakterystyczne dla regionu australijskiego. Występują tu m.in. kangury, nietoperze owocowe, dzioborożce i liczne gatunki ptaków. Roślinność jest również odmienna. Charakteryzuje się obecnością roślin typowych dla Australii, takich jak eukaliptusy, akacje i banksy. Izolacja geograficzna miała istotny wpływ na różnorodność biologiczną i ewolucję ptaków, ponieważ doprowadziła do różnych linii ewolucyjnych i unikalnych gatunków na obu stronach. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska były ruchy tektoniczne. Podnoszenie się i opadanie powierzchni Ziemi spowodowały powstanie wysp, mostów lądowych lub ich zanikanie. Do tego doszły długotrwałe zmiany klimatyczne, takie jak okresy lodowcowe i interglacjały, które wpłynęły na dostępność siedlisk i pokarmu, a następnie na adaptację i ewolucję gatunków. Te czynniki są ze sobą powiązane i razem przyczyniają się do występowania różnic w gatunkach między obszarami na zachód i wschód od linii Wallace'a. Izolacja geograficzna i oddziaływanie czynników klimatycznych stwarzają unikalne warunki, które cały czas kształtują różnorodność biologiczną tych obszarów. Odkrycie linii Wallace'a miało duże znaczenie dla teorii ewolucji i geografii przyrodniczej. Wallace zasugerował, że istnienie granicy wynikało z oddzielenia tych obszarów przez cieśniny i głębokie morskie rowy, które utrudniały migrację zwierząt i roślin między nimi. Dalsza analiza i poszerzanie informacji na ten temat dostarczyło ogromu wiedzy w zakresie geologii, bioróżnorodności i geografii. Jak widać, sąsiadujące lądy nie zawsze muszą mieć takie samo pochodzenie i klimat. To odkrycie przyczyniło się do zrozumienia procesów ewolucyjnych i kolonizacji, a także miało wpływ na badania nad różnorodnością biologiczną regionu. Jego prace przyczyniły się do poszerzenia naszej wiedzy na temat ewolucji organizmów i geografii przyrodniczej. Granica to oddziela dwa regiony o unikalnej florze i faunie, co przekłada się na wysoką różnorodność biologiczną w każdym z nich. Z jednej strony można spotkać tygrysa, a z drugiej kangura. Same dane zgromadzone przez Wallace'a pozwoliły na klasyfikację wielu nieznanych dotąd gatunków roślin i zwierząt, a to był dopiero początek odkryć. Nic dziwnego więc, że jest to obszar o ogromnym znaczeniu dla ochrony przyrody i badań naukowych, ponieważ zachowanie różnorodności biologicznej w tym regionie jest kluczowe dla zachowania globalnej bioróżnorodności i dziedzictwa przyrodniczego. Na dziś to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Gdybyście chcieli usłyszeć więcej informacji,